Cześć, ja jestem Maciek, a to jest Terraria. Goddammit, po 2 latach mojej działalności na YouTube wreszcie zdecydowałem się na począć delikatnie serię, którą miałem na samym początku swojej działalności. Ze względu na to, że też wprowadzam pewne zmiany w mojej działalności, a przynajmniej będę się starał, to chcę też powrócić do korzeni. Chcę rozpocząć to wszystko na tym kanale troszeczkę od początku. Chcę przebrnąć przez to wszystko, co do tej pory robiłem i chcę zobaczyć, czy dalej będzie mi to sprawiać pewną przyjemność, bo troszeczkę się niestety odzwyczaiłem od nagrywania, troszeczkę przestało mi się to podobać. Troszeczkę... O, Mighty Shio, o proszę. Zrobimy zaraz sobie jakiś świat. Tak gadając przy okazji. W każdym razie, jak świat nazwiemy? Skooma Island! Tak, to jest dobra rzecz. Accept, niech on się tam tworzy. A ja chciałem dokończyć, w każdym razie ze względu na to, że rozpoczynam jakby troszeczkę nową działalność na YouTube, też na innym kanale. Gdzieś tam z czasem pojawią się odnośniki i jakieś linki. To chciałem powrócić do korzeni, tak jak powiedziałem. I właśnie to jest Terraria, czyli pierwsza gra, w którą zacząłem grać, nagrywając też swój komentarz głosowy do tego. Nagrania z tego już nie istnieją, że tak powiem, nie ma ich na moim kanale. Nie wrócą prawdopodobnie, bo to są nagrania na takim poziomie, że aż się ich wstydzę, szczerze powiedziawszy. Ale bądź co bądź, grałem w Terrarię i tego się nie da uniknąć. I też chcę powrócić do tej gry po tak długim czasie. I z tego, co się orientuję, wyszło też masa jakichś update'ów, tego typu rzeczy, także będziemy mieli masę zabawy. A przynajmniej mam taką nadzieję. Na razie nie mam żadnych planów na serię, także jest bardzo możliwe, że ona się skończy równie szybko, jak się zacznie. Ale jednak miejmy nadzieję, że wytrwam w tym wszystkim... O, proszę, to jakoś inaczej się teraz nazywa? Że wytrwam w tym postanowieniu nagrania z tego serii dłuższy czas. No dobrze, wykopmy sobie tutaj miedź na sam początek. Trzeba przyznać, że muzyka w tej grze jest piękna, bądź co bądź. Brzmi ona troszeczkę jak jakoś... W sumie nie wiem czego, ale jest bardzo fajna, no bardzo się przyjemnie jej słucha. Ma swój urok, bo od razu jak słyszysz taką muzykę, to... to ci się kojarzy Terraria. Przynajmniej ja tak mam. Dobra, to jest... Tam był taki wazonik. Jeżeli ktoś z was nie grał w Terrarię, to w sumie też będę się starał tłumaczyć takie najbardziej podstawowe rzeczy. Tamten wazonik, który zbiłem przed chwilą, taka... Nie wiem, jak to nająć. Taki... Znaczy nająć, tak nazwać, kurde. Plączy mi. Język polski. Wiecie, jak to jest z językiem polskim u mnie czasami. W każdym razie, z takich dzbanów wypadają różne monety, a tutaj za monety można kupować rzeczy u handlarzy. Tak, tak. Ta gra jest troszeczkę bardziej rozbudowana od Minecrafta, chociaż nie chcę tych gier porównywać, bo jednak one oferują troszeczkę inne modele rozgrywki, o czym zaraz będę mówił. Dlaczego? Chociażby dlatego, że Terraria bardziej się skupia na takim elemencie przygód. Nie jest symulatorem budowania, bo trudno jest zbudować coś fajnego w takiej grafice, w grafice 2D, bądź co bądź. Dlatego on nie jest takim typowym symulatorem budowania. Tutaj budowanie jest jakby side questem. Słyszałem jakieś plasknięcia, pewnie też słyszeliście. A tak, patrzcie. To, co tutaj jest, to jest pierwszy, najbardziej bazowy przeciwnik w grze, który się zepsuł. O, gnojek! Patrz, jaki bezczelny. Zabrał mi HP. Ja oczywiście nie ogarniam tej gry, bo nie grałem tak dawno już to wszystko, że aż szkoda gadać. O, tutaj widzę więcej drewna. Takie wyższe drzewa rosną. Drzewa można oczywiście sadzić, także ta podstawowa mechanika jakby z Minecrafta została zachowana. Terraria od razu po premierze została ochrzczona Minecraftem 2D, prawda? Co nie jest jakimś szczególnym zaskoczeniem, szczerze powiedziawszy, bo gry mają bardzo dużo wspólnego, no. Jedną różnicą jest właśnie ta grafika 2D, chociaż też jest taka retro, prawda? Jak w Minecrafcie. W Minecrafcie też jest taka grafika jak najbardziej retro. Ta gra ma dużo, dużo więcej itemów, ma dużo więcej możliwości, tak właściwie, no oprócz tego budowania, nie? Bo tutaj nie ma tych wszystkich redstone'ów, z tego co się orientuję, nie ma żadnego rozwiniętego budowania, jest za to masa materiałów, można wybudować sobie domek praktycznie z wszystkiego. Z każdego klocka, no tak właściwie, który tutaj można zdobyć, bo widzicie, tutaj też świat podzielony są takie klocuszki, no zobaczcie. Trawka, proszę bardzo, obrasta, można ją niszczyć, zobaczcie jak trawkę ładnie niszczę. Tutaj pod drzewem nie mogę niszczyć, muszę najpierw zniszczyć drzewo. Okej. Gdzie ja chciałbym się osiedlić? Chciałbym się osiedlić w miejscu, gdzie jest blisko woda, zobaczcie. Mamy też liany, które zarastają. Jeżeli ktoś ma na przykład w chacie taką trawę, to mu chata zarasta lianami i te liany utrudniają potem, bo... O, widzę, że zrobiłem jakiś daybloom. Te kwiaty da się zbierać? Widzę, że nie wszystkie, ale są takie kwiaty, które można zbierać. Tu mamy kamień. Kamień się przyda. Widzicie, na start w tej grze dostaje się już pewne narzędzia. To są narzędzia miedziane, przynajmniej tak było na początku, że tak powiem, historii tej gry. Teraz to nie wiem jak jest, no prawdopodobnie dalej są narzędzia miedziane. Zaraz zresztą się upewnię. Hop, hop, hop.
Zbierzmy tego kamienia trochę, bo kamień się przyda do budowy podstawowego domku. Zbudujemy sobie domek właśnie gdzieś, jak znajdę jakieś takie miejsce, które mi będzie odpowiadać. Pewnie się część z was, która nie zna tej gry, chociaż myślę, że większość z was jednak zna tą grę. Być może część z was ta gra nie przypadła do gustu, chociaż jest naprawdę fajna. Jest naprawdę fajną grą, której można się nieźle bawić. I najważniejsze jest to, żeby nie patrzeć na nią przez pryzmat Minecrafta, żeby nie oczekiwać tego, co jest w Minecrafcie. Chociaż ta gra jednak wiele tego typu mechaniki oferuje, ale jest taką bardziej grą adventure, takim, że się biega, tucze z jakimiś potworkami, że się maltretuje jakieś bossy różne. To jest taka bardziej gra właśnie adventure, ona stawia na przygodę, na przeżycie w niej przygody. A ten taki świat, który możemy niszczyć dowolnie, o, to jest chyba żelazo. Ten świat, który możemy niszczyć dowolnie i tak dalej, to jest tylko jakby taki, nie wiem, dodatek? Nie wiem, czy dodatek, bo to jest jednak bardzo istotna, bardzo istotny element mechaniki. Ale wciąż najbardziej istotną rzeczą w tej grze jest exploring, jest adventure i tego typu właśnie rzeczy. Tego typu klimaty, jak to by powiedział pewien pan, którego nie znacie i nie będę wam za bardzo o nim opowiadał, chociaż może kiedyś. Nie, lepiej nie. Mogę mieć przez to kłopoty, no nieważne. W każdym razie, mamy tutaj jakąś wodę, widzę. Wodzie... O kurde, to w dupę! Tu są ryby? God damn it. Widzę, że dużo dali w tej grze, podczas gdy mi nie było. Pływanie w tej grze się ogranicza do tego, co w Minecrafcie. Chociaż w Minecrafcie jest nawet łatwiej, bo tutaj widzicie, ja sobie mam nawet trudności momentami z wypłynięciem, bo to się nie pływa tak, że wypływa się zawsze na powierzchnię, jak się wciska spację. O! Skrzynia! Tego też nie było jeszcze za moich czasów, bo ja grałem w tej wczesnej wersji, widzicie. Zebrałem tutaj masę tych dziwnych... O! Jestem teraz w całkowitej ciemności. O, proszę. Skrzynki są. Skrzynkę wypadałoby zebrać. Mamy na szczęście pochodnie. Możemy ją trzymać w łapie, wbrew temu, co jest w Minecrafcie. O, i tu jest glina. To, co tutaj widzicie, to jest glina. Zaraz glinę nie zbierzemy obecnie, bo nie wiem, czy ona mi jest jakoś szczególnie potrzebna. Zobaczcie. Jump, bitch! No, warto zabijać takie stworki, bo dostaje się z nich żel. A z żelu można robić chociażby takie rzeczy jak pochodnie. Dlatego tutaj nie ma węgla, nie ma takiego materiału jak węgiel, ale za to są właśnie pochodnie. I te pochodnie robi się z żelu. A nie z węgla. Tak, także węgla nie ma, pochodnie wciąż są. To dla takich typowych, hardkorowych minecrafterów, którzy tak nie do końca chcą zobaczyć tę grę. No warto jest zobaczyć tę grę u mnie, chociażby dlatego, że ja staram się to wytłumaczyć, bo jestem jakby, no może nie weteranem tej gry, ale kiedyś pogrywałem w nią i to całkiem sporo w sumie. Mam wersję na Steamie tej gry, także jeżeli będą wskakiwać jakieś kontrolki czy coś ze Steama, to najmocniej przepraszam, chociaż chyba je wszystkie wyłączyłem, także jedynie jeżeli ktoś mnie doda do znajomych, to będą takie rzeczy wyskakiwały i mam nadzieję, że nie będziecie tego robić podczas moich nagrań, bo jesteście takimi moimi diabełkami czasami, które potrafią nieźle mnie styrać w tych sprawach. O, patrzcie, więcej kamienia. Skupmy sobie go tyle, żeby... No widzicie, ten odcinek będzie się na razie składał z tego, że ja będę biegał, coś sobie będę starał ogarnąć i tak dalej. Bo muszę sobie znaleźć wreszcie jakąś kierówkę, prawda? No widzicie. Mój miecz obecny jest na tyle słaby, że mogę zastępować praktycznie kill-offem używanie go, bo on jest naprawdę niesamowicie słaby. I kill-off mi wystarczy do takich podstawowych czynności. Oj, zobaczcie. Są różne rodzaje monet. Widzicie, jest srebrna moneta, jest moneta z brązu, tak? Dobrze pamiętam? Z brązu? Także widzicie, no. Są różne rodzaje monet też. Jak na razie nie znalazłem żadnego żelaza i to mnie strasznie martwi, bo warto by zrobić sobie wreszcie jakieś narzędzia lepsze, no bo głupio tak łazić ciągle z tymi koperami. Jakiś kin, koper, pickaxe, annoying copper short sword, widzicie? Nasz bohater już sądzi, że to jest denerwujące. Ale widzicie, jest tu też słońce. Jak słońce zachodzi, to dzieje się dokładnie to samo, co w Minecrafcie. No, kraina jest troszeczkę nieprzystępna, tak samo jak właśnie w tych różnych innych klockach, tylko że trójwymiarowych. No i trzeba się jakby wzbraniać przed tym, żeby czasami nie wylądować na dworze podczas nocy, bo robi się mały problem. Dlatego za chwilę sobie zbudujemy małą kryjóweczkę. Już mamy dużo tego drewna, troszeczkę sobie pozbieraliśmy. Cóż, no myślę, że z czasem będziemy mieli tego jeszcze więcej i jeszcze więcej. Także myślę, że nie jest to na razie problem, że tam pewnych rzeczy nie zebraliśmy. Na szczęście nie ma takiego czegoś jak jedzenie i tak dalej, nie ma tego wskaźnika, że trzeba się nażreć. Chociaż nie wiem, czy na szczęście, no. Trudno
trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o samą grę, ona już nie jest, to się nazywa Inactive Development, ona już nie jest, nie trwają prace nad nią, nie wychodzą już update'y. Twórca zdecydował się porzucić ją na rzecz chyba jakiejś innej produkcji, którą też tam starają się stworzyć. Wiecie co, zrobimy sobie tutaj kryjówkę, taką prowizoryczną. Tutaj sobie zamurujemy, chodzi o to, żeby przespać noc po prostu, bo tej nocy się w sumie przespać nie da. Pokopiemy sobie potem właśnie po tej stronie. Ale warto by było... O, proszę. Lutowo, oczywiście, że bierzemy wszystko. Okej. No to to będzie nasza prowizoryczna kryjówka na chwilę. Ja sobie tutaj zadirtuję, że tak to ujmę, i zaczniemy craftować już powoli. Zaraz zobaczcie, jak wygląda crafting w tej grze. Nie pamiętam, na czym skończyłem, więc już nie dokończę, trudno. Dobra, więc tak. Zacznijmy od tego, co możemy skraftować na samym początku. Flaming Arrow, czyli strzały. Strzały mi z czegoś wypadły, bo ja widzę, że mam strzały. O, tu mam jakieś. Więc z czegoś musiałem wypaść, z jakiegoś dzbana, czy z jakiejś skrzyni wziąłem widocznie. I można je podpalać, widzicie, można robić Flaming Arrow. Ale jednak ja nie mam łuku, więc ciężko jest mi robić jakiekolwiek strzały, bo to mija się z celem obecnie. Możemy zrobić pochodnie. Ile mamy pochodni? Pochodnie mamy 22, ale padałoby zrobić więcej. Bo jak będziemy szli sobie tam na dół, z całego żelu. Już zużyłem chyba cały żel. Żelu zaraz też dobędziemy troszeczkę. Więc tak, to jest wood platform, to jest taka jakby drabina. Zaraz wam zademonstruję, jak to wygląda, bo troszeczkę tych wood platformów będziemy prawdopodobnie używali. Może nie tutaj, ale pokażę wam potem, jak to działa. A to jest workbench, czyli to samo co praktycznie w Minecraftach. Zobaczcie, ja sobie to postawiłem. I teraz jeżeli wejdę w obszar tego właśnie workbencha, jeżeli jestem tam na przykład tutaj, albo gdzieś w pobliżu, czy tutaj, tak widzicie, że wiele nowych rzeczy się pojawiło tutaj w oknie craftingu, bo to jest, to się uruchamia jakby escape'em, to jest menu, tutaj można zapisać i wyjść i można też craftować rzeczy. Zobaczcie, to jest Tiki Torch, to jest torch, który się stawia na ziemi. Tego też nie było za czasów, kiedy ja grałem w tą grę. Także no, wiele rzeczy powstało jakby przez tą moją nieobecność, co w sumie dobrze świadczy o grze. Podobno jest już to inna całkowicie gra, no, bardzo dużo się zmieniło, widzicie, są drzwiczki, jakieś krzesełka i tak dalej. Meble nie są potrzebne jakoś szczególnie do robienia czegoś konkretnego, w sensie nie ułatwiają one jakoś szczególnie życia, ale dzięki meblom można na przykład zrobić hotel. A bardziej nie, ja już kiedyś robiłem taki hotel, właśnie w poprzedniej mojej serii z Terrarii. Też, chyba też go zbuduję tutaj. W każdym razie można zrobić taki budynek, do którego schodzą... przepraszam, do którego schodzą się NPC-ki. Jak handlarze i tak dalej. Jeżeli słyszycie jakieś tykanie, to przepraszam bardzo. Zrobiłem też młot. Młot jest po to, żeby skopywać właśnie takie narzędzia, czyli workbench'e i tak dalej, stołki. Bo tego nie można skopać kill-offem czy coś takiego, trzeba użyć tego młotka. A to jest furnace, czyli piecyk. Postawimy sobie go tutaj, bo dzięki niemu możemy przepalić sobie, zobaczcie, sztabki. O, zobaczcie. A to jest sztabka żelaza. A to są sztabki miedzi, których sobie widzę zrobimy troszeczkę, bo zebrałem troszeczkę miedzi na szczęście. Można zrobić i łuk, ale ja z łuku na razie nie będę korzystał. To jest wooden sword, czyli długi miecz z drewna, no niestety z drewna, no ale trzeba sobie jakoś w życiu radzić. No widzicie, on zadaje całkiem sporo damage'a, bo zdaje aż 7 damage'a, czyli jest, jest najgorszym co prawda mieczem, ale jednak na start jest bardzo przydatny. Także skoro mamy już te rzeczy zrobione, mamy sobie ustawiony miecz, on wali na tej zasadzie. Tamten przedni tak dziabał, a ten bardziej tak właśnie atakuje normalnie. No ile można tak właśnie normalnie? Daj pierdzielaj. Dobra, zbierzemy troszeczkę żelu. Ła, oczywiście się uszkodzę na wszelkie możliwe sposoby, bo jestem mało ogarnięty w tych grach wszystkich niestety. Terraria, bo już dawno tutaj nie byłem. O, no widzicie, na dworze słychać już nieprzyjemne krzyki. Pojawiają się potwory. O, tam macie zombiaka przykład chociażby. No ale niestety człowiek nic na to nie poradzi, no potwory są. No zobaczcie, tutaj wraz jeden, bo tam on wraz generalnie do naszej bazy, także zaraz będziemy się starali go pozbyć. Ja sobie pozwolę tam wskoczyć, co by zablokować przejście, bo nieszczególnie podoba mi się to, że takie przyjaciele. O! Łozaś w dupę! Cholerny sukinsynu. Wlazł tu, widzicie gnoja? No ja oczywiście nie zablokowałem wszystkich przejść, także one tu będą jeszcze wchodzić. I prawdopodobnie też respić się na dole, bo tam nie za dużo oświetliłem. I z tego co się orientuję w Terrarii też, to oświetlanie to jest też problematyczna sprawa, bo to nie zawsze jakby działa. No przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że nie zawsze jak się oświetli coś,
to potwory nie mają możliwości wejścia. Okej, okay, tą stronę mam jakby zablokowaną. Tu już raczej nas nic nie zmaltretuje. Skopmy sobie ten kawałek. Te w sumie też. Tą kopalnię sobie zabezpieczam nie po to, żeby tutaj potem w niej mieszkać czy coś, nie w żadnym wypadku. Chodzi o to, żeby po prostu sobie zabezpieczyć teren, żeby nie wlazło nam nic przez tą noc, bo to jest miejsce, w którym będziemy praktycznie tylko przez tą noc. A potem polecimy szukać dalej, no trzeba szukać szczęścia. Postawmy sobie może taki... O, coś takiego. O, widziałem, że to jest żelazo właśnie, dlatego chciałem podejść i zebrać. To jest już niestety tylko kamień. Okej. Tam na dole jest, widzę, jakaś większa chyba kopalnia. Zejdziemy do niej, w sumie nie mamy i tak nic ciekawszego do roboty prawdopodobnie. Więc sobie dni zejdziemy, bo dlaczego nie? Głupio by było, gdyby nam coś na łeb zaskoczyło. No ale cóż. Gra jest warta świeczki. Tam mamy, widzę, dużo dzbanów. Dzbanów masa tych dziadowskich monet wypada. Ale. Czego Maciek może potrzebować w przyszłości? W ogóle jak mamy z jakimś punkiem? Jeszcze sporo miejsca. Czego Maciek może potrzebować? Zdecydowanie Maciek na pewno będzie potrzebował kamienia. Także zbieranie kamienia to jest priorytet w tym momencie. Ale nie wiem, czy czasami nie będę tego robił poza odcinkiem. Chociaż zobaczymy w sumie, jak to będzie. Jeszcze. Skoro chcę powrócić do korzeni, to prawdopodobnie też część z tych rzeczy, a bardziej dużą część nawet będę robił razem z wami. To jest clay block, czyli glina. Z gliny oczywiście można zrobić cegły. Stąd też jest wartościowym jakby dla mnie materiałem obecnie, bo ja staram się z jakiś domek sobie zrobić, prawda? Także tego typu rzeczy jak najbardziej... Uuu, widzicie? To jest oko. Oczy mogą nam poważnie naszkodzić, dlatego że jest to drugi podstawowy potwór, który przychodzi w nocy jakby. Ja obecnie jestem troszeczkę w dupie, ale przeżyjemy to, myślę, że bez większego problemu. Demon Eye. On ma 60 HP, widzę to oczko. Okej, okay, i wypadają z niego, jak widzicie, soczewki. Takie specyficzne. Szkoda tylko, że tak mało jest żelaza. Nic nam się nie respi w tym świecie. Jakiś taki niestety nietrafny świat. A też nie wiem, czy zwróciliście uwagę na menu w tej grze. Tam było coś takiego, że wybiera się najpierw postać, a dopiero potem jakby wybiera się świat. Czyli tak, jakiś płynek można przenosić ze świata na świat. Jeżeli ci się wyczerpie jeden świat, to przenosi się na drugi razem z całym gabarytem. Nie ma z tym żadnego problemu i to jest dla mnie fantastyczna rzecz. Tak właściwie. Bo te światy jednak generują się nie na bieżąco, one są ograniczone. Potem już znalezienie surowców może stanowić pewien kłopot, tak? Także warto jest zawsze się... Co tu się dzieje tak właściwie? Dobra, już kończymy, widzę wykopki, że tak to ujmę. Zaraz sobie to wszystko zabezpieczymy gdzieś. O! Jak ładnie, jak słodko. Dobra, ostatnie jakby kawałki. Okej, okay. No więc zobaczmy, co możemy tutaj zrobić ciekawego. O, wyjdźmy stąd. Dobra, o ile ta kopalnia jeszcze obstawiam, że pozostawia dużo materiałów tam na dole, to ja pozwolę sobie obecnie zostawić na późniejszą eksplorację, zebrać te tutaj pobieżnie w miarę z tego wszystkiego i zobaczyć, co się dzieje na górze, bo na górze wydaje mi się, że już się kończy noc. Tak, przyjaśni się już sytuacja. To jest całkiem sympatyczną wieścią, jak dla mnie. I pierwsze co robimy? Standard. Przytapiamy sztabki. I z tego co widzę, nie możemy przytapić nic, bo nic ciekawego nie zebrałem. Szkoda, szkoda. Ale za to, tak jak wspominałem, zrobiłem sobie młotek, dzięki któremu możemy teraz skopać chociażby to. Lub to. Ale także to. Bo skrzynię też sobie weźmiemy. Kto wie, być może nam się jeszcze przyda. Gdzie jest w ogóle księżyc? On jest już tutaj, czyli jest jakby połowa nocy. W sumie jeszcze nie ma końca. No, wiecie co? Nie, wrócimy się jeszcze. Skoro rzeczywiście jest jeszcze czasu trochę, to ja sobie pozwolę jednak darować podróże i zwiedzimy troszeczkę szczegółowiej tą kopalnię. Pozbieramy sobie śmieci. Tuż ona się chyba... Nie, nie kończy się jeszcze. Widzę, tam jest jeszcze zejście na dół. Kopalnie są tutaj niesamowicie głębokie. Naprawdę, są niesamowicie głębokie. Także zwiedzanie i eksploracja podziemnych terenów w tej grze jest zdecydowanie bardzo przyjemna.
Także polecam każdemu, jeżeli ktoś lubi właśnie chodzić po jak się skin, jak coś takiego. Terraria jest niesamowitym przykładem gry, w której właśnie twórcy postarali się robiąc podziemia, no bo generator tworzy bardzo fajne podziemia. Bardzo fajnie się eksploruje, są one takie dosyć zróżnicowane. Kanaliki się fajnie generują, czasami się nie generują, czasami trzeba coś przekopać samemu. Naprawdę, bardzo fajna eksploracja. A z tego co się orientuję, to z update'ami tej gry, które mnie niestety ominęły, bardzo dużo się też poprawiło. Także cóż wam mogę powiedzieć ciekawe. No co prawda dzisiaj nie ma jakichś szałów, wybuchów i tak dalej, ale zebraliśmy sobie troszeczkę materiału, także będziemy mogli w przyszłych odcinkach już coś pokombinować. Tak. To tyle. Dobra. Jak z czasem stoimy w ogóle? Pozwolę sobie zobaczyć. Mam 20 minut, tak żeby to już kończył powoli odcineczek. Yep. To jest oczko. Again. Oculus. Hello, Oculus. Oczko zdycha już, bo już nie chce mi się z tą pierdzielić. Wow, no damage zadaje, widzieliście? 20, 16. God damn it. Zdycha już. Dobrze. Człowiek się teraz lepiej czuje, jak zdechnie takie ustrojstwo. Boże, tu się wchodzi i wchodzi, Matko Święta. Jeszcze daruję schodzenie tam niżej. Tu widzę, nawet trawa jakaś wyrosła, Boże. Zbierzemy tylko te... o, widzicie, Swiftness Potion. Także są też miksturki. Jest wszystko, czego dobra gra Adventure potrzebuje. Taka... No, to ona nie ma jakiejś wymagającej grafiki, ale za to mechanika jest bardzo fajna, bo jednak to kopanie jest bardzo przydatne, bardzo fajnie się to robi. Można budować też coś, jak ktoś tam lubi budować. No nie jest to co prawda ten poziom symulatora budowania co w Minecrafcie, ale wciąż sprawia to całkiem sporą przyjemność. No ale nie jest to, jakby nie patrzeć, motor napędowy, że tak powiem, rozrywki, która tam cieknie jakby z tej gry. Także no wiecie, no nastawiajcie się na czysty adventure zamiast na jakieś tam minecrafty. Minecrafty to macie w formie minecraftów. Jak ktoś chce minecrafty, to idzie kopać dirta czy coś. A tutaj raczej chodzi o przygodę, o ulepszanie itemów jakichś, tego typu rzeczy. To jest taki bardziej jakby, to jest RPG chyba nawet, taki trochę. Nie wiem jak to nazwali, taki sandbox RPG w sumie. Nie jest to co prawda RPG na miarę taką, że gdzieś tam jakieś skille masz się, tego typu rzeczy. No ale wciąż jest to gra, gdzie gra się rolę jakiegoś takiego podróżnika, no, który coś sobie buduje, coś sobie eksploruje właśnie w podziemiach, walczy. Taka gra akcji, no powiedzmy gra akcji. Widzę, że już się dzień rozpoczął, a przynajmniej rozpoczyna, jeżeli się jeszcze nie rozpoczął, bo słyszę już taką muzyczkę, która sygnalizuje, że można już powoli wychodzić na powierzchnię, ale my będziemy sobie już darowali jakby dalszą część odcinka. Pozostawimy sobie to wszystko na później. Tymczasem, kochani, trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pobawimy się w budowanie domku. Pa, pa!